Przewietrz się. Ja muszę jechać. Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj jest, uwaga, dzień pozytywnego myślenia. Jak patrzę na tę pogodę, to trudno jest pozytywnie myśleć. Jadę sobie teraz w kierunku S8, czyli jadę od Kalisza na Sieraz, tylko po to, żeby się spotkać... Ha! No właśnie, z kim? A, pewnie wiecie już, no bo tytuł filmu przeczytaliście. W razie jadę właśnie teraz od Kalisza do Sieradza, żeby spotkać się z Arturem. Artur mnie stamtąd zgarnia, lecimy w kierunku Adriana, zgarniamy Adriana i lecimy na Warszawę. Jedziemy po to, żeby zrobić już takie wstępne sesje, sesja produktowa, która się odbędzie oraz sesja nasza jako ambasadorów tej marki. Także fajnie, słuchajcie, jeżeli lubię tą akcję, to przede wszystkim właśnie dlatego, że przede wszystkim są takie fajne akcje, jakieś zorganizowane eventy i możliwość spotkania się z chłopakami, bo zawsze jest śmiesznie, nie? Także oglądajcie dalej, bo założę się, że będzie się działo. Także lecę na Warszawę! A pogoda jest totalnie do bani, także w sumie nie jest jeszcze tak źle, bo mogło zawsze padać, mógł padać śnieg, bo przecież jest początek lutego. No i też mniej wieje, bo jeszcze rano wiało bardzo dużo, a dwa dni temu w ogóle przeszła przez nasz region burza. Ogarnęłam sobie jeszcze teraz troszkę fryz i tak próbuję sobie przypomnieć, za każdym razem, kiedy zaczynała się akcja, która to było już ciepło, była wiosna, było lato, jak w zeszłym roku na Master Tracku to już było lato. I najlepsze właśnie jest to... Jezu, no tak, jestem słaba w liczeniu. Przecież to jest czwarta edycja. Pierwsza to była taka nasza szybka akcja w czasach jeszcze lockdownu, kiedy to było... Kiedy to było? No, dwa lata, trzy lata temu teraz już. Z Adrianem mieliśmy w październiku właśnie te nasze pierwsze aktrosy. Potem mieliśmy salonki, byliśmy z Wami na Master Tracku, a w trzeciej edycji doszedł Artur, także to jest już czwarta edycja. Każdorazowo te edycje zaczynały się, jak było, już ciepło, a teraz? Teraz mamy luty, jest kurczę, jest zimno, jest wiatrzysko i jestem poubierana w swetry. Spakowałam się, o 5.30 musiałam się ogarnąć, jeszcze fryzjera po drodze zahaczyłam, żeby pomógł mi ogarnąć moje włosy. Wyjechałam z Kalisza o 8, tylko po to, żeby o 9 spotkać się z Arturem pod Sieradzem. Zapakowałam się, zapakowałam mojego Nikona. Nikon będzie mi towarzyszył w tym wydarzeniu. Także fajnie, oglądajcie. Oglądajcie, moi drodzy. Dajcie znać, jak Wam się będzie ten vlog podobał. To jest kolejny vlog od kuchni, czyli jak powstają materiały we współpracy właśnie z Mercedesem. Ale oczywiście to jest vlog nieoficjalny, bo cała oficjalna współpraca dopiero się rozpoczyna i takim oficjalnym wydarzeniem będzie właśnie m.in. Master Track. Kurczę, mamy początek roku, a ja już nie mogę się tego doczekać. Pogoda zdecydowanie nie sprzyja, ale nic. Pocieszam się dobrą kawą. Czekam na Artura, jedziemy po Adriana i zobaczymy, co będzie dalej. Co? Na ceny paliw? Firma stoi. A, no tak, widzisz, patrz, o wilku mowa. Jak się jeździło cysterną, Adrian? Adrian, Jezus Maria, no! Adrian, jak się chciło? Adrian mi wszedł w głowę, nie? Nie, no, mylicie mi się. Artur, Adrian, jeszcze kogoś na Aniek dokoptują, to już w ogóle się odnajdę. No jak się jeździło? Zapraszam na YouTube, będzie film, to wam powiem. A kiedy będzie film, proszę pana? Jutro będzie? No, wy się nagra. Dobra, okej. A powiesz coś moim fanom, jak się jeździło, bo ty tam swoich masz, a moi to nie, może niekoniecznie wiedzą. Fajnie się jeździło. Opiszę cię tutaj ładnie, o, że... Nie polecasz? Fajnie się jeździło, ale nie polecam. Znaczy, tak jak było wtedy, to nie polecam akurat, bo było ciężko, jak była pandemia i w ogóle. Ale teraz się troszkę warunki poprawiły, także... To ja słyszałam ludzi, którzy tylko polecają właśnie pracę na cysternie, a Artur mówi, żeby nie wchodzić w to. Trzeba uważać.
To jest jednak korporacja. I... wybuchowa branża. Tak. Daleko jeszcze? No tutaj gdzieś te domki. No które... dobra, okej, jesteśmy blisko. Ciekawe, czy zrobiłam tą kawę. Już poznaję nawet po YouTubie, że to tamten dom jest. Rzeczywiście. I garaż, stacja benzynowa stoi, zobacz, jak u Adriana. Nie szczekaj na nas. To znak, że jesteśmy pod dobrym adresem. Zatankujemy? Przyjechali po autograf. Proszę otworzyć. Jak? Aha, okej! Okej! Adrian, paczkę ci przywiozłam. Czekaj, łapłeś? Dobra. Uwaga, pitbull. Jezu, cześć, znalazłeś się? Gdzie ty ostatnio uciekałeś? Widziałam, że Maja szukała. Cześć, Adrian. Cześć, dzień dobry. Brudne łapy, nie skacz, nie skacz. Cześć, to po nami. Żeby on nie uciekł, musimy wyjść delikatnie. Chodź tu. Taki. Gdzie byłeś? Gdzie byłeś? Na mieście. Pik, pik, pik. Po co ja się czesałam dzisiaj? Czesałam się dzisiaj, a ta pogoda i tak do bani. Ja nienawidzę się nawet. Co się dzieje, gdy spotyka się trzech trackerów w jednej osobówce? Lepiej, żeby nikt nie wiedział. Jadą prawym pasem na zakazie dla ciężarówek. Lewo, lewo. Lewym, lewym uporczywie. Wszystkie zakazy w Warszawie omijamy, nie? Prawy. Zakazy są omijane, tylko że teraz no Ardaje wjedzie na zakazie, no ale śpieszy nam się, nie? Nas trzeba, no nie? Tak, bo to... I zobacz, i tylko 9 dych. 9 dych nie przekracza. Warszawka czeka. Masz kagalnic na 9 dych? Tak, nie tutaj, tutaj tak, jest załączone. Jesteśmy na miejscu. Chyba ta. Nie, tu chyba tu. Zaczynamy od obiadu. Ja wybieram różowy. Różowy? Tak. Taki męski. Męski. Spoko. Nasze rzeczy są już, widzę, naszykowane. Tutaj jest taki kącik make-upowy. Tak, idę zjeść, bo jestem głodna bardzo. Dobra, komu jeszcze kawy? Nie, film. A, mogę być film, zdjęcie, wiem, za co. Nie, ja. A taki większy autko, taki mały studio, zanikam sobie. Pokażę wam teraz coś wspaniałego. Dobra, będę pamiętać. Jest początek lutego i wy ten filmik na pewno zobaczycie później, ponieważ wiadomo, no nie mogę tutaj wychodzić przed sztandard i pokazywać wam coś, co jeszcze oficjalnie nie jest pokazane przez Mercedes-Benz Trucks, więc patrzcie, jak to wszystko się odbywało. No life jest. Klub wizażystek trzeba iść. Ale to trzeba jakoś to światło zaświecić. Nie masz mikrofon? Ja? Nie kupiłam sobie jeszcze. W miarę spoko, ale nie jest tak jak na przykład... Ale tam sobie nie dotknij za blisko, żeby... Nie, nie dotykałam sobie. To no będzie taki myk, wiesz. Ja będę na filmie. Idziemy na sesję, także teraz akurat nie będę tego już nagrywała, to jest nasza makijażystka. Artur się chowa za mną, no pokaż swój make-up. Także dobra, idziemy popracować teraz, widzimy się później. Okay. Przechodzimy do fazy zasadniczej. Adrian psuje całą zabawę, bo każe być poważna. Nie, ma być naturalnie. Bądź ty. Nie, bądź ty. Bądź ty. Co się nazywa?
pozdrawiam serdecznie. Na chwilę was porwę i pokażę wam, jak to wygląda tutaj w studiu wszystko, kiedy nasza trójca jest zajęta pozowaniem.